Mam w dupie naturalność. O nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Siema, to witam w dzisiejszym odcinku. Kolejny odcinek z oceniania TikToków. Bardzo się cieszę, że ta seria się tak fajnie przyjęła, bo widziałem po łapkach i po komentarzach, że bardzo wam się spodobało i też widzę, że jest dużo oznaczeń na TikToku, także dzisiaj będziemy mieli dużo do roboty. Myślę, że to będzie jakby drugi, ostatni tak długi odcinek i wolałbym robić częściej, a rzadsze. A dajcie mi znać w komentarzach, czy wolicie częściej i krótsze, czy rzadziej, a dłuższe. Ale nie przedłużając, lecimy z tematem. Pierwszy TikTok, jaki mam do ocenienia, pojawił się parę godzin temu i zdążył już mnie oznaczyć pod nim kilkanaście osób, także jestem bardzo ciekawy, co to jest. Dlaczego deficyt kalorii działa tylko dla małej liczby ludzi? Dlaczego miliony ludzi na całym świecie cały czas wracają do tej samej wagi, nawet jeśli schudną na kilka lat, później wracają, jest efekt jojo? Dlaczego podejście mniej jedz, więcej się ruszaj nie działa? Dlatego, że teoria deficytu... Posłuchajmy do końca. Zanim wydam werdykt. Deficytu kalorycznego ma się nijak do rzeczywistości funkcjonowania ludzkiego organizmu. I nauka już dawno obaliła tą teorię, ale wielkie korporacje w dalszym ciągu propagują tą teorię, bo przynosi ona niesamowite profity. Utylizacja kalorii w naszym ciele, jeśli już chcemy mówić o tych kaloriach, jest uzależniona od poziomu stanu do poziomu ciała. Dobra, jakby tu trzeba omówić kilka rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że pani Ola, nie wiem kim jest, ale totalnie jakby nie rozumie pewnych rzeczy, bo jakby mówi o jednym, potem o drugim i ma się to nijak ze sobą, bo najpierw mówi o tym, że deficyt kaloryczny jest wymyślony przez wielkie korporacje, że to jest bzdura, że to jest dawno naukowo obalone, gdzie no ja takich badań nie widziałem, także bardzo chętnie zobaczę. W komentarzach widziałem, że właśnie napisała o tym, że będą takie badania, pokażą się, więc jestem ciekawy, a potem następnie podaje różne rzeczy, które kurwa, one mają wpływ na metabolizm, to jest fakt, jakby to z tego wynika, że jakby nie każdy z tą samą wagą i wzrostem ma to samo zapotrzebowanie. To jest właśnie ta różnica między ludźmi, jak chodzi o zapotrzebowanie kaloryczne. To wszystko oczywiście ma wpływ, czy stres, czy właśnie to, w jakiej fazie ktoś jest, jeżeli chodzi o kobiety, właśnie o układ pokarmowy, o jelita, o bardzo wiele czynników, tylko to wszystko dalej wpływa na metabolizm. W sensie to są te wszystkie przemiany, które zachodzą, które nazywają się metabolizmem i dalej, jeżeli będziemy dostarczać mniej kalorii niż wynosi nasze zapotrzebowanie, to schudniemy, więc deficyt dalej działa, tylko po prostu dla każdego ten deficyt może być inny i ktoś może na przykład chudnąć na 2000 kalorii, a inna osoba z tymi samymi parametrami może się okazać, że to będzie dla niej za mało albo za dużo, więc tu jest dużo takich błędów właśnie logicznych i też zauważyłem, że ktoś mnie oznaczył pod drugim TikTokiem tej samej pani tego samego dnia, więc posłuchajmy również. Chudnąć można na dwa sposoby, na głodnego i na najedzonego. Na głodnego stosujesz deficyt kaloryczny, kompletnie zwracasz uwagi na to, co jesz, ale ile tego jesz. Liczysz sobie kalorie, dodatkowo jeszcze umiarkowany trening codziennie, bieganie, czy coś w tym stylu. Po pewnym czasie oczywiście gubisz wagę, później ta waga się... Tu jest taki tip dla osób, które tworzą na TikToku, nie róbcie takich długich TikToków, bo to się tego słuchać nie da. W sensie ja już drugi raz... No nie chce mi się, nie? W tobie rodzi się irytacja, jesteś głodna i częściowo wracasz do starych nawyków, koło się zamyka efekt jojo. Odchudzanie na najedzonego. Jest to jedzenie 3 razy dziennie, dosyta, bazę posiłku stanowią warzywa, białka nie za dużo, zawsze tłuszcze do posiłku, bo to tłuszcze sycą, dają poczucie sytości. Następnie raz w tygodniu mocny, taki intensywny wysiłek fizyczny wystarczy i dodatkowo codzienny spacer. Wybór należy do ciebie. I tu znowu przychodzimy jakby ze skrajności w skrajność, nie wiem po co, w sensie to jest jakby, znaczy ja wiem po co, bo to jest po to, żeby udowodnić jakby swoją rację, tego, że tej racji nie ma, dlatego, że właśnie mówimy tu o dwóch skrajnościach, czyli albo liczymy kalorie i jemy gówno, według jakby tej teorii, dlatego jesteśmy głodni, bo nie jemy w ogóle warzyw, nie jemy błonnika, więc chodzimy głodni, mimo że jakby liczymy te kalorie, albo druga opcja, czyli jemy 3 razy dziennie dwóch te warzyw, to na pewno jest mega w ogóle, to jest na bank problem każdej otyłej osoby, że ona chodzi głodna.
No kurwa na bank. Osoby, które mają leptyny po prostu tyle, co nie miara, że wręcz mają leptynę oporność, to u nich problemem jest to, że oni chodzą głodni. No ja pierdolę. I jeżeli ktoś nie jest naprawdę pochlastany i nie ma niskiego poziomu tłuszczu, to nie będzie głodny. Tylko to właśnie chodzi o to, że te osoby mają ochotę na jedzenie. Oni mają ochotę coś zjeść. I tu jest ten problem, jeżeli taka osoba, w sensie każdy, jeżeli by je 3 posiłki dziennie i w każdym posiłku by na przykład pół talerza było warzyw, to schudnie, kurwa, nie musi liczyć kalorii, ale nie trzeba liczyć kalorii, żeby kalorie się liczyły. Więc deficyt dalej działa, ja czekam na badania od tej pani, ale póki co nie polecam, daję 1 na 10. My top secret drink. Tu mamy angielskiego TikToka i tu jest top secret drink for flat tummy. Czyli sekretny drink na płaski brzuszek. For flat tummy. Half lemon. Pół cytryny. Half teaspoon of coffee. Pół łyżeczki kawy. A glass of hot water. Tanka gorącej wody. Drink this early morning. Wypij to z rana. Nie wiem, po chuj. Była kawa z cytryną. Ktoś to pił? Czy ja mam spróbować zrobić... recenzję kawy z cytryną. Kurwa nie wiem. To jest jakby połączenie, że pij wodę z cytryną z samego rana, jeszcze pij ciepłą wodę, bo kurwa ajurweda działa, wiecie, kurwa. I tam 5000 lat temu ludzie pili, kurwa, i nie chorowali. Umierali w wieku 30 lat, ale nie chorowali. A teraz chorują, bo nie piją. A do tego jeszcze kawa, która pobudza metabolizm i przyspiesza go, o czym było w poprzednim odcinku, żeby starczy pić kawę i się schudnie. Nieważne, lecimy dalej. Got a figure like a pinup, got a figure like a doll. Don't care if you think I'm dumb, I don't care at all. Can't he be sweetie pie, wanna be adored. I'm the girl you die. No i kolejna. O co chodzi? Jakaś nowa moda? Kurwa. Muszę się napić. Co się stanie, jeśli utrzymasz tę pozę przez 10 sekund przed odejściem? I don't give a fuck. Dobra, jak będziecie tak leżeć, to tak, wykonujecie masaż żołądka, woreczka żółciowego, wątroby, ustępuje zapalenie okrężnicy, zaparcia, hemoroidy, poprawia się praca trzustki, normalizuje się wydzielanie hormonów, pobudzony jest ten cały układ hormonalny. Co tam jest jeszcze? Coś tam... Kurwa, nie umieszcza się tak tych, bo nie mogę przeczytać. Coś tam się proces spalania tłuszczu w okolicy talii. No więc widzicie, głupki, kurwa, głupie, z niedoczynnością tarczycy. Nie leżeliście, tak to macie. No nie macie wynormalizowanych poziomów wydzielania hormonów, bo tak nie leżycie. Byście tak leżeli, to byście nie mieli. Dziękuję, dobranoc. Pan wyjaśnił Syberia.pl. Czy poza kofeiną istnieją jakieś legalne spalacze tłuszczu, które rzeczywiście działają? Jak wszyscy dobrze wiecie, te spalacze tłuszczu tak naprawdę nie spalają wam tłuszczu, tylko pobudzają was do działania, dzięki czemu spalacie więcej kalorii w ciągu dnia. No i jednym z takich przykładów stymulantów, oprócz właśnie kofeiny, jest jochimbina. Taka jożka właśnie oddziałuje na receptory alfa w organizmie, przez co macie lepszy wychwyt adrenaliny, co sprawia, że jesteście bardziej pobudzeni. I jochimbina też ma dodatkowe benefity, między innymi... Dobra, jakby no, nie będę słuchał dalej, bo wiadomo, o co chodzi, także tutaj może zostawić komentarz. Dobrze gada. No także tak jak tutaj skomentowałem, jak najbardziej to, co powiedział pan, jak on się nazywa? Nie wiem. Mati. Prawdopodobnie Mateusz. Jakby brain 100% myślenia, 100% mózgu właśnie użyłem. No to na moim kanale tutaj gdzieś będzie link, w sensie w karcie. Nieważne. Na moim kanale jest film cały o chimbinie, jakby ktoś był zainteresowany. Mieliście kiedyś tak, że najebaliście się aż tak bardzo po piątkowej imprezie, że kac na drugi dzień nie pozwolił wam wyjść na kolejną imprezę w sobotę? Jest jeden, tylko i wyłącznie jeden fajny sposób, który pozwoli wam, sprawi, że ta sytuacja się więcej nie powtórzy. Nie pij alkoholu. Nie, nie jest to porada typu nie przestawaj pić, to na drugi dzień będzie okej. Mam dla was serio legitny sposób i jest nim pewien suplement diety. Jest taki suplement jak N-acetylocysteina, czyli w skrócie NAC. Możecie go dostać w aptece albo w jakimkolwiek sklepie z suplementami. I taka właśnie N-acetylocysteina pozwoli wam lepiej metabolizować alkohol. To prawda. Kurczę. Czy poza kofeiną istnieją jakieś leki? Dobrze. Bo ja źle, ja wszedłem w tego, co mnie oznaczył w komentarzu. Nie, mieliście kiedyś tak? Źle zrobiłem. To jest Patryk. Patryk Dubisz. I no tu mogę
przybić piątkę. W sensie za te dwa, bo nie wiem jak reszta. No i jak najbardziej tutaj również niestety się muszę zgodzić, w sensie nudno jest tak się nie zgadzać, bo nie ma komu pocisnąć, ale tak, no to jest jak najbardziej racja i tu od razu mówię, żeby nie przychodzić takie skrajności, bo zaraz ktoś będzie mówił, o Boże, to co ja mam zrobić, to każdy kurwa trener mówi co innego, a tutaj jakaś dupa trenuje w domu i ma dupę i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, takie ćwiczenia mają sens, jeżeli mają jakiś tam opór i to są ćwiczenia akcesoryjne, jak nazwa wskazuje, one są akcesoriem do głównego treningu, czyli dodatkiem. Jeżeli robicie na przykład hip thrusty, jeżeli robicie martwe ciągi, przysiady, wykroki, zakroki, to takie coś jest fajne, żeby dopalić, że tak powiem, ten poślad i na przykład dorzucić opiętości, ale to nie powinno się składać tylko z tego trening. I oczywiście, jak ktoś tak będzie robił, to będzie miał lepsze efekty niż jakby nic nie robił, ale będzie miał gorsze efekty niż jakby robił coś sensownego. No i tyle. Także lecimy dalej i tu już wiem, że będzie coś śmiesznego. To też jest jakaś nowa moda i nie wiem o co to chodzi, bo to tylko widziałem w Azji, dokładnie u tej instruktorki, w sensie ja widziałem tylko filmiki z tą babką i chodzi właśnie o takie ruszanie brzuchem, no to co mogę powiedzieć, jakby no taka aktywność będzie męcząca, jakby nie patrzę, bo jednak praca brzuchem no to jest praktycznie praca całym ciałem, więc no schudnie się, nie jest to jakiś, nie wiem, magiczny sposób na tłuszcz na brzuchu, no ale na pewno coś tam się schudnie. Hejka, hej, dzisiaj czas na kolejnego foodbooka. Zaczynamy. Owsianka w stylu batonika Twix, słony karmel z owocami i czarna kawka. Przepis niedługo się pojawi. Później serek wiejski z rzodkiewką, chlebkiem i pomidorkami. No i dużo pieprzu cytrynowego. Jeśli ktoś nie próbował, to nie wie co traci. Następnie była mrożona kawka. Na nią też wrzucę wam przepis, jeśli tylko chcecie, bo ma cała tylko 50 kalorii. Później były kanapki i sporo warzywek. A na kolacje wypasione naleśniki z galaretką, z krem, owocami, sosem zero i płatkami. No co to mogę powiedzieć? Tutaj Werka, bardzo fajne pomysły na posiłki. Jakby kojarzę Werkę, pozdrawiam, polecam. Słyszałem, że schudłaś tam było 15 kg w 2 miesiące, co robiłaś? No wiesz, jadłem 10 tysięcy kalorii i ćwiczyłam codziennie. No i jak najbardziej jest to poprawne, w sensie co tutaj Ola zrobiła, czyli jakby nie robimy tak, nie jemy 1000 kalorii, nie ćwiczymy codziennie, nie zajeżdżamy się i tutaj jakby kolejna osoba, która mnie śledzi i która dobrze gada. I co to oznacza? Że warto mnie kurwa śledzić i wtedy dobrze gada, w sensie nie na żywo, żeby nie było, że ja teraz będę szedł do Biedronki nagle... Ktoś mnie śledzi, nie? Nie, nie w takim sensie, tylko no nie, tak nie róbcie. Mam mrożonego banana i co on z nim zrobi? Do shakera. O, masło orzechowe. O Boże. Ale bym to zjadł. Chcecie mieć w ustach. Yes. No nie powiem, jak ktoś ma problem z nabiciem kalorii, takie coś... Sztosik, no jakby 500 kalorii tak... I wchodzi. Dzień dobry, dzisiaj porozmawiamy o diecie z wykorzystaniem produktów o ujemnym bilansie kalorii. Założymy się, że jest technologiem żywienia. W sensie coś z żywieniem ma, ale nie jest dietetykiem. Wchodzimy na profil. A nie, jednak dietetyk. To jestem ciekawy. Lecimy, dobra. Z powrotem, od początku. Co to znaczy ujemny bilans kaloryczny? To nie jest ujemna ilość kalorii, jaką zawiera dany produkt, bo takich nie ma. Najwyżej woda ma zero. Natomiast chodzi o to, aby wykorzystać produkty, które dostarczają nam określoną ilość kalorii, ale żeby je
strawić i żeby je wydalić, potrzebujemy dużo, dużo więcej kalorii niż one nam dostarczyły. Takim przykładem jest seler naciowy, który zawiera około 10 kilokalorii na 100 gram, ale żeby go wydalić, po strawieniu potrzebujemy aż 100 kilokalorii. A więc dołączając do swojej diety produkty właśnie o ujemnym bilansie kalorycznym, powodujecie, że cały posiłek ma znacznie mniej kalorii niż wydawałoby się to z wyliczeń. I właśnie na taką dietę będę Was namawiała, aby wykorzystać te produkty. W następnej części dowiecie się, jakie to są produkty, co należy do swojej diety dołączyć, aby móc zmniejszyć tak... Jakby zróbmy prank na Afryce, wyślijmy im w kurde selera naciowego, nie? To jest jakby zajebisty pomysł. To jest taki prank, bro, jak masz kilogram selera naciowego. Kurwa, jaka to jest głupota. Nie ma czegoś takiego, w sensie, oczywiście są produkty, które wymagają trochę więcej jakby kalorii, żeby je strawić, żeby je przetworzyć, i są produkty, które wymagają mniej. Przykładowo taki cukier, no, wymaga mało. Ale załóżmy taki seler naciowy, chociażby tutaj wyżej przed chwilą wspomniany, będzie wymagał więcej, bo tam jest dużo błonnika, dużo, dużo takich różnych rzeczy, które się po prostu dłużej trawią, ale dalej nie da się, nie ma czegoś takiego, co wymaga więcej kalorii na przetrawienie niż dostarcza, bo to było po prostu głupie. W sensie jakby, po prostu to by było głupie, bo mówię znowu, no seler do Afryki. Głupota straszna, jeszcze w dodatku to, czyli rozumiem, że jakbym zjadł kilogram selera naciowego, to mam deficyt 1000 kilokalorii dziennie, tak? Więc wystarczy, że opierdolę 2 kilo selera naciowego do pizzy i jakby ona się zeruje, tak? Bo jak nie, to znaczy, że tu gdzieś jest błąd, a jak tak, to kurwa chętnie spróbuję. Foodbook 1700 kcal, czyli jak schudłam 30 kilo, Patrycja Bana. On też mnie śledzi, więc nie zdziwię się, jak powie coś mądrego albo pokazie. Napój yerba mate, lucham ci tatę. O, i to jest... I to jest idealny przykład właśnie tego, co było w pierwszym TikToku, w sensie tej diety, że wystarczy liczyć kalorie, jakby, że ktoś się byle co, tylko liczy kalorie. Właśnie tak wygląda prawidłowy IFYM. Czyli mamy tutaj bardzo dużo pełnowartościowych produktów, plus jakieś tam, powiedzmy, dodatki rekreacyjne i w dodatku takie, powiedzmy, rekreacyjne przygotowanie posiłku. Bo wiecie, jak położycie, kurwa, mięso dobrej jakości obok pieczywa dobrej jakości, to jak wpierdolicie to mięso do tej bułki i zrobicie z tego burgera, to jakby dalej to ma tyle samo wartości odżywczych, mimo tego, że jest to burger. Rozumiecie, o co chodzi? Czy wiedziałeś o tym, że aby zrzucić 1 kg, potrzeba deficytu na poziomie 7800 kilokalorii na tydzień? Czyli musisz jeść 1100 kilokalorii dziennie mniej niż wynosi twoje zapotrzebowanie, aby zrzucać 1 kg na tydzień. Obserwujcie. No tak, no jakby okej. Bo ktoś mi tu skomentował, że czy to nie jest głodówka. I właśnie, że nie mówię, że każdy ma tyle jeść, zdrowa redukcja. No jakby tak, tylko w sensie trzeba pamiętać o tym, że nie wiadomo, kto ogląda tego TikToka i ludzie tak mogą, że o, jeżeli chcę schudnąć 1000, w sensie kilogram na tydzień, to upierdolę teraz 1100 kalorii dziennie. Ale no to nie jest jakby wina autora, że ludzie są głupi, nie? Lecimy dalej. 5 rzeczy, których nie powinieneś nigdy jeść, jeżeli chcesz schudnąć. Never eat if you want to lose weight. The first food is ice cream. Ice cream is incredibly high in sugar and it's going to spike your insulin and blood sugar through the roof. Okay, czyli tu jest, że dla tych, co nie pani mają po angielsku, że lody mają bardzo dużo cukru, przez to też spowodują duży wyrzut insuliny i wyrzut cukru pod sufit. When you spike your insulin to insane levels like this, it becomes literally impossible to lose weight. Jeżeli podniesiesz poziom insuliny do takiego poziomu, to niemożliwe jest, żeby zrzucić tłuszcz, w sensie zrzucić wagę. The second food is popcorn. Bzdura. Tu od razu powiem, że to jest głupota, dlatego że poziom insuliny, w sensie to, ile organizm wyrzuci tej insuliny, jest mocno zależne od tego, ile dosłownie gramów czegoś dostarczymy. W sensie, wiecie, to nie działa tak, że na przykład łyżka lodów spowoduje taki sam wyrzut insuliny, jak na przykład wiadro lodów. Bo jeżeli porównamy na przykład łyżkę lodów do wiadra, kurwa, nie wiem, kaszy pęczak, no to ta kasza spowoduje większy wyrzut insuliny, koniec końców. I znowu wracamy do ilości kalorii ciągu dnia. Lecimy dalej z popcornem, bo tutaj, no w pierdol masz gościu jak nic, nie za popcorn. The second food is popcorn.
I've heard rumors going around that popcorn is healthy for you. The truth is 95% of corn is GMO and popcorn ranks extremely high. No tu jest, że prawdą jest, że 95% kukurydzy jest GMO i popcorn jest bardzo wysoki w indeksie glikemicznym. High on the glycemic index. This means it will also skyrocket your blood sugar and znowu, że spowoduje wyrzut cukru i insuliny. Insulin levels. The third. To tutaj dwie sprawy. Jedna, której nie jestem pewien, tutaj od razu przyznaję bez bicia. Wydaje mi się, że w Europie, że w sensie, że na terenie Unii Europejskiej my nie mamy problemu z GMO. Jakby, mówię, mogę się totalnie mylić, mogę pieprzyć głupoty, ale wydaje mi się, że problem GMO jest w Stanach Zjednoczonych, nie u nas. Oczywiście to jest gość ze Stanów, więc tam może być to problem, ale dalej wciąż jakby co z tego, że to jest GMO? I druga sprawa to indeks glikemiczny nie ma większego znaczenia, a z kolei popcorn jest bardzo wysoko w indeksie sytości, więc nie trzeba go dużo zjeść, żeby się najeść. Ciastka. Food is cookies. Cookies are absolutely terrible for your health and your weight loss. The fourth is fruit juice. There's a weird myth floating around that fruit juice. Dobra, jakby tu pierdoli dalej głupoty, nie chcę się dalej tego słuchać. Głupie to jest. Napiszę mu to aż. Głupie to jest. A, no to jest właśnie to z tymi azjatkami, nie? W sensie, to są te ćwiczenia, że właśnie takie... Nawet nie umiem, to może za głupi jestem, może dlatego jestem gruby. Czemu nie chudniesz? O, on jest dobry, to jest dobry typeczek. Mimo, że mnie nie śledzi, nie każdy musi mieć dobry gust, nieważne, ale on jest śmieszny, także tu polecam. Sprawa prosta, nie panujesz nad tłuszczami. I nie chodzi mi wcale o twój tłuszcz, ale nad nim też nie panujesz. Chodzi mi o tłuszcz z zewnątrz, czyli taki ze świata. To jest patelnia. Waga. A to jest ten tłuszcz. Nasza tykająca bomba. Ale to się zmieni, bo już niedługo będziesz miał tłuszcz w małym palcu. Leję tłuszcz. Na wadze musi pojawić się 10. Dobra, mamy 10. I ważna sprawa. Sprawa jest tego typu, że nie możesz popierdolić zer. Ma być 10, a nie 100. Teraz wbijesz jajko, bo ci nie powiedziałem, że robimy jajecznicę. Pamiętaj, że twoje jajko to jest jajko, a nie kurwa statek. Więc nie musi pływać w tym tłuszczu. Jak chcesz popływać, to musisz znaleźć to. H2O w ilości hurtowej. Wtedy możesz popływać i będąc grubym będzie ci łatwiej, bo będziesz miał większą wyporność. Ale na tą wyporność mamy wyjebane, bo od ratowania ciebie są ratownicy, a nie twój tłuszcz. Nie kombinuj i masz to bęk. Czemu nie chud... No tak, to jest bardzo dobra rada, w sensie tu dużo osób, które jakby zaczyna, bo to nie ma co ukrywać, że osoby, które powiedzmy siedzą w tym trochę wiedzą, że tłuszcz, który dodajemy ma dużo kalorii, ale osoby, które starają się zdrowo odżywiać i zaczynają dopiero to, jeżeli były przyzwyczajone, że na przykład, nie wiem, mięso smażą na tłuszczu, jajka smażą na tłuszczu, to jest dla mnie w ogóle turbo dziwne, bo jajka są tłuste, ale nieważne. To jeżeli takie osoby były przyzwyczajone, no to wiecie o co chodzi, że no te osoby będą robiły to przypadkiem, nawet nie będą sobie zdawały sprawy, ile z tego tych kalorii jest, zwłaszcza, że właśnie wystarczy łyżka tłuszczu, oleju, żeby dorzucić 100 kalorii do posiłku, więc takie dwie łyżki już mają 200 kalorii, 3 posiłki 600 kalorii, także wiecie, no kalkulacja. I lecimy dalej, nie wiem kto to jest, sprawdźmy. Chcesz schudnąć, wystarczy, że będziesz robić te rzeczy. Kto to jest? Nie śledzi mnie, więc pewnie będzie coś głupiego. No dobra, jakby wszystko się zgadza, także zwracam honor. To nie było głupie. Proste rady, nagrywam takiego TikToka. Lecimy dalej. O nie. No po prostu kurwa no nie. Boże, czy ty to widzisz? Jak ktoś mnie śledzi od jakiegoś czasu, to jak odpalę tego TikToka, to będzie wiedział o co chodzi. Dobra, krótko, nie będę jakby przyciągał, to tak, nie powiem tutaj nic uszczypliwego, złego, ani nic, bo znowu Ania się zdenerwuje i będzie opowiadała na story o tym, że nie mam jaj i że w ogóle jestem, przez to, że oczywiście jestem na sterydach, to nie mam w ogóle jaj i nie można obrażać kobiet w internecie, także nie będę tutaj nikogo obrażał, bo akurat nie mam się tutaj do czego przyczepić. Jest podpisane mój sposób na płaski brzuch, więc
powiedziała, jaki jest jej sposób spoko. Nie mam tu nic więcej do skomentowania. Jakby da się schudnąć w taki sposób, da, widać. Nie jest to jedyny sposób, nie jest to dla wszystkich najlepszy sposób. I tyle w temacie. Jakby z jednej strony, jak widzę takich ludzi, którzy robią takie ćwiczenia, to mam takie po chuj. Ale z drugiej strony szacun, nie? Bo to na pewno wymaga mega, mega mocnego brzucha i stabilizacji. Tylko ja dalej nie wiem po co. W sensie ja nie wiem, po co ludzie robią takie rzeczy czasami. Witam serdecznie. Czasami warto wierzyć. Ze 112 na 106 kg w 10 dni będziesz ważył 6 kg mniej? W takie cuda to nie wierzę. Cuda, bo cuda się zdarzają. A w moim przypadku to nie jest cud, tylko to jest ciężka praca, dieta, trening, konsekwencja i wiedza. Sprawdzaj moje rezultaty. Pozdrawiam serdecznie. Również pozdrawiam. I co tu mogę powiedzieć? Jakby po pierwsze tak, jeżeli ktoś waży 112 kg i jest otyły, w sensie ma duży poziom tkanki tłuszczowej, a tutaj pan Dariusz ma, to moment 77, więc jakby te 112 kilo przy takim wzroście, przy powiedzmy braku jakiejś tam większej ilości masy mięśniowej, no to jest oczywiście duża ilość tkanki tłuszczowej. Więc takie osoby, po pierwsze a, u nich zdrowe tempo odchudzania jest dużo większe niż u osoby, która ma powiedzmy albo nadwagę, albo nawet wagę umiarkowaną, więc tu w takim przypadku oczywiście te 6 kilo mniej w 10 dni, no to tutaj no to już jest przesada, nie? W sensie jeżeli ta redukcja już trwa jakiś czas, a tu widzę, że trwa, no to może być przesada, ale z drugiej strony osoby otyłe nie potrzebują takiej ilości kalorii, w sensie takie osoby otyłe nie potrzebują być tylko na deficycie, w sensie 500 kilokalorii, mogą być na większym deficycie i nie odbije im się to źle na zdrowiu. Oczywiście to wszystko trzeba brać pod uwagę indywidualnie, że jeżeli robimy na przykład takiego mocniejszego kata, że więcej redukujemy, to powinno być krótsze. Tak czy siak jakby, no nie mam tu nic więcej do powiedzenia. Jakby to jest możliwe, można to zrobić w zdrowy sposób, ale nie powiedziałbym, że jest to reguła. Może w ten sposób, żeby ktoś się zaraz nie porównywał. Ktoś, dziewczyny z nadwagą nie są ładne. No zależy. W sensie, jak, zależy jaki ktoś ma gust, nie? Mleko ze sklepu to gówno, a w zasadzie woda. Kurwa, to jest takie, wiecie, kupujesz mleko, blewasz, a tam sraczka, nie? I takie, kurwa, znowu gówno, nie? Jakby kupujesz mleko, znowu gówno. Zabarwiona na biało. Nie. W sklepach mamy zasadniczo dwa rodzaje mleka. Po pierwsze, mleko pasteryzowane. Po drugie, mleko UHT. W obu przypadkach mleko poddawane jest wysokiej temperaturze, jednak różnica polega na wysokości tej temperatury. Jak myślisz, po jaką cholerę się to w ogóle robi? Świeże mleko może zawierać dużo bakterii, takich jak na przykład Salmonella, Escherichia coli czy Listeria. Jest więc potencjalnie niebezpieczne. Z punktu widzenia stabilizacji mikrobiologicznej zdecydowanie lepiej wypada mleko UHT, czyli to, które stoi w kartonie na najniższej półce w Biedronce. W randomizowanych badaniach udowodniono także, że mleko sprzyja budowie masy mięśniowej. Jestem naprawdę, kurwa, wdzięczny człowieku. Zostawiam ci komentarz. I teraz wszyscy ludzie, nie wiem, ze wsi czy cokolwiek, co mówią właśnie, że tylko mleko od krowy, bla bla bla, wszystko naturalne, że do UHT to nie mleko, tylko to jest woda, bla bla bla, to przykro mi, kurwa, ale tak właśnie mówi nauka, jak ten pan. Dokładnie powiem nawet kto, nazywa się Prawda na Talerzu i znowu kurwa ktoś mnie obserwuje i mówi dobrze, no, proszę bardzo. I według badań, bo ja nie mówię teraz, żeby nie było, że zaraz ja jestem jakiś, nie wiem, że ktoś mówi dobrze, to się po mojemu to mówi dobrze, jak ktoś mówi inaczej, to źle. Nie, po prostu tak mówią badania, tak mówi nauka. Ja jestem science based, ja mam wyjebane w całą resztę. Mam w dupie naturalność, bo naturalnie to my nie powinniśmy w ogóle dożywać 50. I to nie jest naturalne, w sensie kurwa mać.
właśnie nagrywam TikTok, w sensie nagrywam film na YouTubie, gdzie oceniam TikToki i właśnie wrzucę ten materiał w ciągu, nie wiem, godziny i ten materiał będzie można zobaczyć w ciągu sekundy na całym pierdolonym świecie w każdym momencie. Gdzie my tu mówimy w ogóle o naturalności? Jeżeli wy chcecie być naturalni, to naprawdę, może cofnijcie się parę miliardów lat wstecz, może parę milionów lat wstecz, jakby skaczcie po drzewach, bądźcie tym, z czego my powstaliśmy, a my, ludzie z mózgiem, będziemy go po prostu wykorzystywać. To, że żadne zwierzę nie pije mleka od krowy, żadne, bo są takie, i w ogóle nie, jakby nie swojego mleka od niematki, to ja nie wiem, w sensie, to ma się czym chwalić? Kurwa, że jest takie głupie, że nie potrafię wykorzystywać tego, co mam w środowisku? Naprawdę, mi to tak wkurwia, ta cała naturalność, a potem mówi kurwa naturalności taka dupa, która sobie zrobiła usta, kurwa cycki, dupę, ale mózgu nie zrobiła, bo jeszcze nie można, nie? A jak będzie można, to i tak nie zrobi. Zajebiste to jest, nie wiem co mam więcej powiedzieć, zajebiste w chuj. O, City Fletcher, to była moja motywacja między, nie wiem, chyba to był 2013 do 14, coś w tym stylu, ja praktycznie zaczynałem trenować, to się pojawił City Fletcher. I tak, dalej skurwiel amatorze białego chlebka. Motherfucker, let's go, goddammit. Pass that shit. Your set stops and you can't do no motherfucking more, Samson. Curl that shit. Pump that shit. Work out, goddammit. Work. 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 They said the greatest pair of legs in bodybuilding history, Tom Pax, used to squat for hours on top of hours. He wasn't concerned about, I can't do it. Oh. Ja ogólnie uwielbiałem tego gościa i według mnie takie materiały są... Myślę, wiecie, to zawsze trzeba właśnie znaleźć ten złoty środek, nie? Bo jakby nie można mówić, że nie ma czegoś takiego jak przetrenowanie, bo jest coś takiego i może powodować wiele kontuzji, jak się ma źle zaprogramowany program treningowy i się przesadza, ale w większości przypadków, mimo wszystko, ludzie na tych treningach się opierdalają i jakby taki materiał powinien być częściej puszczany niż materiał o przetrenowaniu, bo chodzi o to, że większość ludzi nie trenuje nawet, no kurwa, oni tego o przetrenowaniu nawet się nie zahaczyli. I tu mówię to dlatego, że ja wtedy oglądałem te filmy, ja też tak uważałem, że nie ma czegoś takiego jak przetrenowanie. Ja uważałem, że jest tylko niedojedzenie i niedospanie. I w momencie, gdy ja byłem zajechany treningami, to ja na przykład robiłem sobie dzień przerwy, nie wiem, przespałem przez 12 godzin i zjadłem z 5 czy 6 tysięcy kalorii i ja zaraz byłem, wiecie, zregenerowany. Wiadomo, że ja wtedy byłem młodszy, miałem 20-21 lat, więc ta regeneracja była zupełnie inna niż jest teraz, ale brakuje mi trochę tych czasów, w sensie to jest klątwa ta wiedzy, że ja wiedząc, że niektóre rzeczy są głupie i tak dalej, to jakby nie jestem psychicznie w stanie niektórych rzeczy zrobić, bo uważam, że są niemożliwe. Także będę się starał tego pozbyć, bo mi trochę tego brakuje, bo mówię, ja wtedy trenowałem nawet 5-6 razy w tygodniu i miałem zajebiste efekty, nie? W sensie wiadomo, że potem były jakieś tam kontuzje, ale nieważne. Dobra, także mam nadzieję, że wam film się podobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Oznaczajcie mnie oczywiście na TikToku pod TikTokami, które mam skomentować w następnym odcinku i napiszcie właśnie w komentarzu, czy wolicie częściej odcinki, ale krótsze, czy dłuższe, ale rzadziej. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. No offense, jakby co? Jakby kogoś obraziłem, to znaczy, no trudno, nie? Ale bez obrazu.